Witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Maćkowy, i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Cyberpunk. Oczywiście jesteśmy po pewnej wizycie u doktora z jakby... Prawie mnie zadeptali. Chyba mam połamane żebra. Pokierował nas Takemura. Chodzimy na wizję. Ale to, co się wydarzyło, to nie spodziewaliśmy się, że aż tak Takemura ugra tą sytuację. Także zobaczmy teraz, co dalej się wydarzy. No i oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Przyjrzyjmy sobie pojazd. Nie wiem, pierwszy, lepszy niech będzie, bo nie będę tutaj biegać znowu w ogóle x kilometrów. Siadaj, udaj się do kryjówki. Zadanie, mieszkanie numer 303. No, chyba mnie nie potrąci, bardzo dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. Dobra, Takemura porwał. Jakie ma nerwy. To Okadę, nie Okadę, czy jak ona tam, Mikasa i na panienkę coś tam, córkę tego, Saburo Arasaki. No i znając życie, jak wpadniemy do tego domku, to coś mi się wydaje, że spotkamy Takemurę właśnie z nią. Troszkę muszę sobie tutaj ta słuchaweczka ściszyć, bo strasznie mi coś tutaj dudni dzisiaj. Dobra. Zapraszam do wysiadki. Coś tutaj jeszcze... Bardzo rzadko przyznaję się do błędów, ale tym razem zrobię wyjątek. Nie doceniam waszej determinacji. Pamiętaj tylko, żeby trzymać moje nazwisko z daleka od tej sprawy. Ja zrobię dla was to samo. Okada? Wakako? Takemura. Vine Street, opuszczony budynek, pośpiesz się. Pewnie, że nikt się nie śledzi. 4 razy, tak? Pamiętam 4 razy. Regina Jones. Trzeba pamiętać, że trzeba zapukać do drzwi 4 razy. Wkraczasz na nowy obszar, opuszczony apartamentowiec. Dobra, to schodkami do góry. Jak wygląda sytuacja w ogóle z naszą bronią? Czy mamy jakąśkolwiek amunicję do broni? Tylko do snajperki. Świetnie. Dobra, Takemura, co ty tutaj wyprawiasz najlepszego? Zapukaj raz, trzy, 4 razy, no. Taka była informacja. W porządku. Wchodź szybko. Bałem się, że cię dopadli. Nie, no wszystko jest w porządku. Hanako jest teraz najbardziej poszukiwaną osobą na świecie. Wiem. A nas właśnie ściga każdy żołnierz Arasaki. Aha, i relik. To prawda, nie traćmy czasu. Co zamierzasz? Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę? Fenomenalnie. I zaproponowałeś jej herbatę? Tak, bo odmówiła. No co ty nie powiesz? Mów całą prawdę o Yorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Może tobie się uda. Hanako-sama. To człowiek, o którym mówiłem. Proszę, wysłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Witam serdecznie. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. To on jest mordercą. No i co, uwierzysz mi, nie uwierzysz? Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. No właśnie.
Oczywiście idziemy w korpa. Wiem, że trudno w coś takiego uwierzyć. Ale wiem też, że jesteś osobą godną zaufania. Dlatego chcę złożyć ofertę. Nie do odrzucenia. Biochip, który twój brat próbował sprzedać Netwatchowi, znajduje się teraz w mojej głowie. Ta technologia uratowała mi życie. Ale teraz mnie zabija. Jeden z waszych konstruktów nadpisuje się na moją świadomość. Muszę przerwać ten proces. Wiem, że masz możliwości, żeby mi pomóc. Hanako-sama, Vi jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biochipem. Tylko pytanie, czy ty będziesz chciała nam pomóc? Hanako-sama? No chyba nie bardzo. No, halo? Słyszałeś? Sprawdź to. Ja to sprawdzę, ale ja tego nie zostawię tak o po prostu. No tak, no nie mamy i tak czy siak nie mamy amunicji, no po co? Mam złe przeczucia. Nie teraz! I to Arapaka! Znaleźli nas! Szlak! Oj, nie chciałem aparatu włączać. Na siebie, kurwo! Ani kroku! No, takiego losu tutaj się nie spodziewałem. Ostatnia szansa, żeby stąd wypierdalać! Co z Takemurą? Został tam! Jest już trupem! Nie chcesz do niego dołączyć! Nie chcę. To najgorsze jest to, że my nie mamy kompletnie amunicji. Uważaj, słyszę ich, są w korytarzu. Może i nic nam nie grozi, ale wam na pewno będzie grozić. Dobra. To atak! Kontakt z wrogiem! Nie! Radio osobowe! Bokiem, kurwa, bokiem! Z której strony wy tutaj do mnie idziecie? Nic po nim nie zostanie! Ała! Razem! No nie podoba mnie się to. Odsłaniajcie mnie! Przeładowuję! Tak jest! Został! Nic po nim nie zostanie! Au! Już długo nie pociągnie! Cel jest ranny! Nic po nim nie zostanie! Wyjdę stąd, czy tego chcecie, czy nie?
Ja! Atakować! Sobie atakuj! Ty mi tutaj nie świruj pawiana. Nic po nim nie zostanie! Opia! Osłaniajcie mnie! Przeładowuję! Ptaści padają! Zwiększyć presję! Sobie nie zwiększaj tak tej presji, bo się sam zakrztusisz własną ambicją. Oj. Dobra, udało nam się zrobić tą dwójkę. Dalej, spierdalamy z miasta! O, chciałbym. Czyżby jakiś przeskok czasowy? Dobra, czyli u Arasaki jesteśmy ewidentnie spaleni. I to dosłownie spaleni, bo... Mości państwo wjechało nam po prostu na chatę. Myślisz, że te tanie przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Jakiś czas później. Serio? Rozejrzyj się. Kto tutaj nocuje? Jesteśmy kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie. Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego. No jako przykrywka. Pierdoleni przegrańcy. A myślałem, że mamy przesrane, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Myślisz, że wdeptałeś w gówno, a tak naprawdę wpadłeś do szamba. Jeśli ktoś zapuka do drzwi, wal bez ostrzeżenia. Nie mam zamiaru skończyć jak Takemura. Słyszysz? Cisza. Samochód. Tu, o tej porze. Kurwa. Jedna osoba. Trzymaj palec na spuście. Czyżby Takemura? Halo? Co się dzieje? Idzie, nie idzie? Ani słowa. Mam wiadomość adresowaną do Wii. Nie podchodź na drzwi. Wiem, że ktoś tam jest. Śpisz? To pobudka. Wiem, że ktoś tam jest. I co? Johnny mówi, żeby nie otwierać. Kto tam? Pytam, kto tam? Nie będziemy tak rozmawiać. Proszę otworzyć. I co ty, Johnny, na to? Jestem uzbrojony. Niczego nie próbuj. Wreszcie. A ty to na kto? Ścianie. To krew. Te. Odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Gdzie ty jesteś? Przed tobą. Zaraz zaczniemy. Co mamy zaczynać? To lalka. Albo proxy. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale... Hanako Arasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. O, proszę.
Przykro mi. Naprawdę. To musi być dla ciebie bolesne. Tak bardzo, że nie potrafiłam spojrzeć prawdzie w oczy. Co teraz zrobisz? Yorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Już za mnie zdecydowałaś? To nie ty stawiasz tutaj warunki. Więc a się co, tak gdybym nie chciała cię zmusić do współpracy? Musiałabyś przysłać znacznie więcej proksy. Rozmawiamy, bo jesteś sama. Nie masz nikogo, do kogo możesz się zwrócić. To prawda. Więc jesteśmy twoją ostatnią... Jakie są twoje warunki? Opcją. Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. Było? To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości. Albo jak o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. No ale wy tą wiedzę chyba mi przekażecie. Zlokalizowałem waszą zgubę. Hellman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać. Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Więc coś nieco wiemy. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Hellman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Zarasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. A, czy jest sprzedany? Udało mi się dotrzeć do Alt Cunningham. Tej Cunningham? Tej samej, która wynalazła Soul Killera. Teraz dysponuje jego zmodyfikowaną wersją. To więcej niż użyteczne. To wszystko, co mamy. Co teraz? Spotkajmy się osobiście. W Embers. To dyskretny lokal w centrum. Czyli wracamy do miasta? Tylko pamiętaj o jednym. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. Cały czas staram się być bardzo ostrożny. No, to by było na tyle. Wiesz co? Co? Chyba wolałbym się patrzy Arasaki. Ja chyba też. Tak. Z siepaczami przynajmniej już mieliśmy do czynienia. Ale to... to coś nowego. Cieszę się, że rozumiesz. Właśnie weszliśmy na zajebiście cienki lód. I żeby to nam się zaraz nie odbiło czkawką. Dobra, mamy tu browarka. Tak. Kibelek nie, ale tu widzę niedaleko jest sklep z bronią. Czemu mi się to wszystko trzęsie? Co tam? Jeszcze kilka słów o porcelanowej dziwce? Kurwa! Przygotuj się. Na co? Kurwa! Johnny! Jeszcze nie umierasz. Zajmę się tobą. Ty się nami zajmiesz? Johnny. Ten zapach to bryza. Wstawaj. Ocean wygląda pięknie o tej godzinie. A tak prawie mnie zawiął. Prawie. Masz rację. Ocean jest piękny. To Pacyfika? Co to za budynek?
Dawny hotel Pistis Sofia. Jesteśmy jedynymi gośćmi. Chcę ci coś pokazać. Chodź. Trzymałeś w ręku pseudoendotryzynę. Bez niej cholernie trudno funkcjonować mi w tym ciele. Niby jesteś nieprzytomny, ale mam wrażenie, jakby twoje uśpione ja walczyło ze mną. A dalej jest z nami kiepsko. Przyłapałem cię na gorącym uczynku. Chciałeś wziąć tabletkę. Udam, że tego nie słyszałem. Nie kręć, wiem jaki jesteś. Uratowałem ci dupę. Doprowadziłem w bezpieczne miejsce. Naprawdę nie wierzysz w moje dobre intencje? Miałeś wątpliwości. Chciałeś połknąć tabletkę. Ale gryzło cię sumienie. Nagle okazuje się, że Johnny Silverhand ma sumienie. Wiesz co? Odpuść już. Właź do środka przez okno. Dasz radę. A co to jest za pomieszczenie? I na pewno ktoś mógłby tu posprzątać. No to jesteśmy troszkę osłabieni. Chciałeś wiedzieć, po co cię tu przyprowadziłem. Stoję nad skrytką. Chciałbym, żebyś ją otworzył i wyciągnął zawartość. Czy to jest twój pokój, Johnny? Nie śmieję. Należy do ciebie. Teraz już do ciebie. 50 parę lat temu. Wojna w Meksyku? Kiedyś byłem młody i głupi jak ty. I zaciągnąłem się do korporacyjnej armii. W Meksyku odkryłem, że obojętnie o co chodzi w wojnie, zawsze wygrywają korporacje, a przegranymi są zwykli ludzie. I postanowiłeś o tym śpiewać. Najpierw zwijałem z armii. Potem zamknąłem się w tym pokoju i przez miesiąc patrzyłem z łóżka, jak obraca się wentylator. Bardzo chciałbym teraz położyć się i patrzeć w wentylator aż do końca świata. Dlatego cię tu przeprowadziłem. Chcę, żebyś przeskoczył ten etap, bo inaczej umrzesz w łóżku. Dlaczego mi to dajesz? Wyobraź sobie, że jesteśmy razem na wojnie, walczymy ramię w ramię. Przyjąłbyś na siebie wymierzoną we mnie kulę? Nie wiem. Odpowiedz. Nie. To nieśmiertelnik człowieka, który w Meksyku poświęcił za mnie życie. O, proszę. Dużo myślałem o naszej sytuacji. Chcę jasno powiedzieć, że nic nie knuję. Uratuję ci życie, a gdy przyjdzie czas, dam się wykasować. Nieśmiertelnik będzie ci przypominał o mojej obietnicy. Johnny. Niby piękny gest, ale przecież nic mi nie oferujesz. To moje ciało. Ja o nim decyduję, a ty jesteś... Trzeba to... Nie rozmawiajmy już o tym. Na granicy tutaj przeprowadzać tą rozmowę. Poważnie myślisz o współpracy z Hanako? A masz jakiś lepszy pomysł? Jeszcze nie, ale mam prośbę. No? Adam Smasher. Facet, który mnie załatwił. No. Cokolwiek się ze mną stanie, chcę mieć pewność, że skurwysyn gryzie piach. Okej, rozumiem. I chcę, żeby jest to do załatwienia. Ta sprawa jest dla niej tak samo ważna jak dla mnie. Czyli mam powiedzieć Rook wszystko? Chyba lepiej, żebym ja to zrobił. Osobiście. No jak chcesz to niby wykonać, chłopie? Weźmiesz pigułki od Misty i na chwilę przejmę kontrolę nad twoim ciałem. Zdajesz sobie sprawę, że dla mnie to wcale nie brzmi jak świetny plan. Porozmawiam z Rook o sprawie Smashera i się wycofam. Obiecuję. Nie. Muszę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Powiem Rook prawdę i poproszę ją o pomoc. Cześć. Wyrzucili mnie z piekła i pomyślałem, że wpadnę do ciebie. Ach, to przecież nie. Wystarczy, że wspomnę Rook o Smasherze.
Podam jej go na tacy i przypomnij sobie dawne czasy. Dobrze, zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Zawieź mnie proszę do Afterlife. Obiecuję, że nie pożałujesz tej decyzji. Czuję się trochę lepiej. Chyba powinienem już iść. Nadal czuję ból w okolicy serca. On już chyba nigdy nie minie. Dobra, czyli możemy wyskoczyć przez okno. Hotel Pistis Sofia, mówiłeś. Dobre miejsce, żeby umrzeć. Ale jeszcze nie dzisiaj. Not today. Którędy można tutaj wyjść? I głównie mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, chciałbym się bardzo dostać... do właśnie jakiegoś sklepu z bronią. Co? Czemu to jest takie? Sklep z bronią! Muszę uzupełnić na pewno zapasy amunicji. To jest akurat teraz sprawa priorytetowa. Chcąc nie chcąc, bo nie rozpoczniemy żadnej innego zadania, póki nie mamy amunicji. Dobra, przechodzimy sobie. Spotkaj się z Hanako w Embers. Na razie amunicja, tak jak już to powiedziałem, także... chodźmy do jegomościa, który tutaj handluje. Co majtają bronią na lewo i na prawo? Dzień dobry. Potrzebna mi nowa broń. I na pewno amunicja. Gościu, przede wszystkim amunicja. 1600 do karabinku, do pistoletu, do snajperek, do strzelby. Tak, bierzemy na pewno to, wybierz ilość. Potwierdzamy. Do pistoletu też kupujemy. I też tutaj potwierdzamy. No my tutaj też mamy ciekawego. To można posprzedawać chyba, nie? Sprzedaj. Pistolet sprzedaj. Pistolet maszynowy. Leci wszystko na sel, bo mi to jest zbędne. Snajperkę mamy tą od Panam, więc pozostałe nam nie są potrzebne. Podwójna strzelba, karabin precyzyjny. No, trochę się już wzbogaciliśmy. Dobra, zostawmy sobie tak. Karabin, maszynówka, strzelba. Dobra, i tym tropem idąc, my tutaj już możemy sobie coś nawet zakupić. Co my tu mamy? Granaty. Celowniki, niecelowniki. Muszę poogarniać, co to w ogóle te rzeczy tu dają. Ale dobra. Bardzo się cieszę. Katana też się przyda. Katana, ataki na sekundę. 53, obrażenia. No to ta jest zdecydowanie lepsza.
Mamy czyściutko? Przeładujmy sobie. Też mnie został. I dobra, moi drodzy. Zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. A w następnym udamy się do Afterlife, albo jakąś misję poboczną sobie zorganizujemy. No, jest to do przedyskutowania jeszcze, ale mam nadzieję, że ten odcinek i te wewnętrzne rozmowy z Johnem wam się podobają. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i tradycyjnie widzimy się już jutro. Na razie, hop.